W dniu dzisiejszym na trzecim Piaseczyńskim Dyktandzie mamy przyjemność gościć dzieci i dorosłych, a naszym gościem specjalnym jest pani Marzena Rogalska. A nam bardzo miło panią dzisiaj gościć. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaufanie. Muszę wam powiedzieć, że ja uwielbiałam dyktanda. Ale tu widzę przerażenie na twarzy. Uśmiechnij się, najdroższa. To jest fajna historia. Spokojnie. To co? Czytam? Dawno temu w małej miejscowości położonej na obecnym obszarze równiny Piaseczyńskiej, stanowiącej brzeżną część Kotliny Warszawskiej, żył kowal Jan. W pierwszej kategorii żółw dla najmłodszych zgłosiło się ponad 40 osób, a w kategorii grzyk żółka dla osób dorosłych ponad 70. Był on rzetelnym rzemieślnikiem. Uważał, że jakiekolwiek niedbalstwo jest w pracy przeciwwskazane. Kuł żelazo, z którego później tworzył różnorakie narzędzia, na przykład ruszty, rożny, lemiesze do pługów. Historia Piaseczyńskiego Dyktanda rozpoczęła się 3 lata temu, kiedy Młodzieżowa Rada Gminy przyszła z pomysłem i właśnie ten pomysł został wspólnie z biblioteką zrealizowany. Dyktanda mogliśmy zorganizować wreszcie w naszej przestrzeni bibliotecznej, nowo otwartej bibliotece. Cieszy nas takie zainteresowanie. Kontakt z językiem, ćwiczenie się w pisaniu, w ortografii, a poza tym poznawanie nowych słów, to jest zasługa właśnie dyktanda. Jestem przekonana, że większość dzieci w dzisiejszych czasach pierwszy raz usłyszała słowo postronek i pewnie nie do końca wiedzieli, co to jest, co oznacza słowo chwacki. Moim zdaniem dyktando było proste. Więcej błędów mogę mieć interpunkcyjnych niż ortograficznych. Było dużo podchwytliwych rzeczy. Myślę, że bardziej pisownia tutaj nie i jakieś takie ułożenia się przydało wiedzieć. Ja uważam, że to świetna atrakcja, taka upowszechniająca czytelnictwo i w ogóle uważam, że trzeba zachęcać ludzi na różne sposoby do uczestnictwa w kulturze, też na takiej zasadzie samosprawdzenia się właśnie. Dyktando Piaseczyńskie również nawiązuje do historii powstania naszego miasta. Dzięki temu nasza młodzież może wykazać się świetną znajomością ortografii, ale też jeszcze lepiej poznać historię swojego miasta. Gratuluję odwagi przede wszystkim w udziale, bo dyktanda na obu poziomach nie były proste. Dziękuję wszystkim organizatorom, tym wszystkim osobom, które mają odwagę, żeby uczyć się i dbać o język polski oraz tym wszystkim, którzy pomagają w organizacji.